Witajcie, właśnie wróciłam z lunchu z koleżanką i robię wam vloga. Jest 27 kwiecień. Przeniesiecie się zaraz w czasie do 13 kwietnia. Ja się też przeniosę. Nagram tutaj ten vlog z voice over, ponieważ wszędzie na Coachelli jest muzyka i wiecie, prawa autorskie, zaraz ktoś się doczepi. Albo nie wiem, wstrzyma mi film, albo coś takiego. To, żeby być po bezpiecznej stronie, po prostu będę wam komentowała, co się działo. To w zasadzie tyle. Trzymajcie się ciepło, kochani, i zapraszam na kolejnego vloga, tym razem z Coachelli. Proszę o kciuk do góry, subskrybowanie, udostępnianie i komentowanie. Lecimy z Dallas do Los Angeles. Mamy tutaj 2 godzinki czasu, także zegarek w tył. Kupiłyśmy z Tosią super cień specjalnie na Coachella, sparkly. Tutaj mój outfit z dnia pierwszego. Siebie jest niej spodoba. Jej. Pierwszy kapelę, jaką chciałam zobaczyć, to jest Blondie. To się nie chciała za bardzo iść na tą karuzelę, ale w końcu się This is pretty high. Zdecydowałyśmy. Te małe właśnie osóbki na dole. Wow. Ja mam jednak ten wysokości. A tutaj proszę, kolejna super kapela. Chemical Brothers. To było przedstawienie światła i dźwięku, naprawdę. Coś wspaniałego. I jak to w Kalifornii, cytrynki rosną na drzewach wszędzie. Chciałabym mieć takie w swoim ogródku. Wejście na Coachellę, dzień drugi. Najpierw przyjechaliśmy autokarami, a później musieliśmy tak gdzieś koło 1 kilometra przejść sobie. Kupiliśmy sobie z Tosią case'y na telefony. To było coś fajnego. I tutaj był też występ, czy taki pokaz dronów. To było naprawdę super. Niesamowite przedstawienie. Zwykle było przed takim większym koncertem, wieczorem, jak już pięknie wszystko można oświetlić. No, popatrzcie sami. Supersko. I to chyba ostatni tego dnia. Nie, przedostatni. Jej! Mam nadzieję, że wam się podoba tak samo jak mnie. To było naprawdę fajne wrażenie, szczególnie jak było ciemno. A tutaj dnia kolejnego w kawiarence, włoskiej zresztą. Pełno Włochów jest w Palm Desert. Naprawdę, knajpy włoskie, ciuchy włoskie, butiki włoskie. I kolejny dzień wejście na Coachella. Baloniki. Taka fajna instalacja. Znana na Coachelli. I było kilka scen. Naprawdę ogólnie festiwal mega fajny. Tutaj mnie zaskoczyło, słuchajcie, najwięcej białych sneakersów, czyli tak zwanych białych butów. Coachella Makeup Day. I tutaj makijaż z dnia trzeciego. Tutaj była też fajna instalacja, taka jak bombki i jeszcze jeden show dronów. Tutaj było akurat podczas występu Bjork. Jakoś Bjork chyba nie przypadł ludziom do gustu, albo nie jest zbyt popularna. Jak dla mnie to był naprawdę mega koncert. I przepiękny pokaz dronów. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Nawet pod koniec była taka instalacja jakby sztuczne ognie, coś takiego, też z dronów. Przepięknie, zobaczcie sobie sami. I tutaj jeszcze Bjork.
W zasadzie kilka widoczków wieczorem, już z ostatniego dnia na Gołczeli. Jedzenie było dobre, wszystko było dobre. I tutaj dojechaliśmy już do hotelu, droga do hotelu z autobusu. I jeszcze na sam koniec naszego wyjazdu podjechaliśmy do miejscowości, która się nazywa Palm Spring. Sami zaraz zobaczycie, żeby zobaczyć, gdzie był kręcony Don't Worry Darling. I tam właśnie macie Harry Style. Proszę, witam Was i żegnam tym samym. To trzymajcie się, kochani. Pa, pa.